Hej moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z życia prawnika Damiana Biedaka. Damian właśnie wybiera się do pracy. A jak możecie zobaczyć, jak oglądaliście poprzedni odcinek, w naszym domu zaszły pewne zmiany, a mianowicie mamy nową lokatorkę. Jest nią Jessica Ray, czyli dziewczyna Damiana, która postanowiła, że Damian powinien z nią zamieszkać, a właściwie to ona z nim. I cóż, Damian niewiele miał do powiedzenia, jak mogliście widzieć w ostatnim odcinku, na koniec, w scence. No, za dużo to on nie powiedział. Także w sumie nie wiadomo, czy on się z tego cieszy, czy nie, ale Jessica podjęła decyzję, wprowadziła się i od razu zobaczcie, co ona zrobiła z jego domem. Wprowadziła diametralne zmiany. Oto jest nasz nowy salon w odcieniach fioletu, różu i bieli oraz czerni, tak? O, i mamy też choinkę, którą Jessica kupiła u Balbiny. No, musiała stanąć, prawda? Już mamy tutaj niedługo święta. Łazienka również przeszła małą rewolucję, trochę pojaśniała, meble się zmieniły, kafelki. Tutaj zmieniły się kolory ścian na jaśniejsze, nasza jadalnia. Prezentuję się teraz tak. Jessica wywaliła tutaj sobie taki ciemny regał z naczyniami, powiedziała, że to jest takie staroświeckie i brzydkie i ona to wywaliła. Także tak, już tego nie ma. Teraz tak się prezentuje nasza jadalnia. Nasza kuchnia w odcieniach fioletu również przeszła rewolucję. Jak widzicie, meble się zmieniły, są jaśniejsze, ściany, podłoga, wszystko. Tak, gabinet został nieruszony, no bo wiecie, to jest miejsce Damiana i to jest jego. Tutaj Jessica nie mogła sobie porządzić. A na górze zmieniła się również sypialnia Damiana, jako że Jessica teraz tutaj też mieszka i śpi w tym łóżku, w tym pokoju, więc tak. Musi mieć godne warunki siebie, więc również się zmieniła sypialnia. A Damian, cóż, nie wiem, czy jest zadowolony z tego koloru w swojej sypialni, ale w sumie chyba jest mu wszystko jedno, bo on tylko tutaj śpi, więc już chyba dał sobie spokój. Tutaj jest łazienka, która również zmieniła kolor na ryżowy i doszedł prysznic. A tak poza tym to się chyba nic już nie zmieniło, bo tutaj jest teren wspólny, tutaj jest pokój Anny i łazienka, więc tutaj już nic Jessica nie ruszała na razie, bo jak to będzie dalej, to nie wiadomo. Jessica na razie sobie ogląda telewizję, ale widzicie, ona tu chce kupić sobie szafę za 1000 simoleonów i się zastanawiam, gdzie ona chce ją wsadzić. Myślę, ona chciałaby mieć swoją garderobę. Już mówiła o tym Damianowi. Damian ma o tym pomyśleć, które ze swoich pomieszczeń w domu mógłby przeznaczyć na garderobę dla swojej dziewczyny. Jessica najbardziej by pasował ten pokój, ale to jest pokój zajęty przez dzieci na razie i raczej się nie zwolni, bo jak małe podrosną, też muszą gdzieś spać. Jedyny wolny pokój mamy tutaj, ale to jest za daleko, za wysoko. Ona chce mieć garderobę koło swojej sypialni, także chyba dzieci tutaj przeniesie, jeśli Damian się zgodzi. Zobaczymy. Tak, co ty idziesz robić? Weź prysznic, a ty jesteś brudna? No tak nie bardzo. W każdym razie Jessica i tak sobie zamówiła przez internet tą szafę i zaraz jej tu kupimy szafę. Niech sama. Za 1000 simoleonów ma być co najmniej. No dobra. 2000? 1500? Pokaż mi ją. Wygląda ciekawie. Ale to taka raczej dla dzieci ta szafa. To może nie. To jest za 1200 i za 1100. No nie. Prędzej coś w tym stylu by pasowało do waszego pokoju kolorem, ale no mogłabym ją tu postawić, tutaj ten obraz trzeba przenieść. No, nie w tę stronę. No dobra, no to ma Jessica szafę. Musi gdzieś pomieścić te swoje wszystkie rzeczy. No i Jessica przeważnie zajmuje się tylko ćwiczeniami, oglądaniem telewizji oraz spędza czas w naszym jacuzzi na ogródku. Tak właśnie. No a Anna, no cóż. Anna sobie teraz troszkę skacze dla zabawy. Energię ma słabą, bo musiała bardzo wcześnie wstać. Dzieci odsypiają. Także zaraz się pewnie będziemy zajmować nimi, ponieważ tak, Diana ma jutro urodziny, a Jasmine za 3 dni i trzeba ją nauczyć jeszcze chodzić, więc tym się dzisiaj zajmiemy, zajmie się Anna.
Dobra, idź już, drupsiku. A to nam tutaj tak sapie. Ej, czemu mnie tak wyrzuciło? Wow. O, Boże, mogliby użyć jakichś ładniejszych określeń. A przecież, a co jej bronię? Ona cały czas leniuchuje. Tak, nasza Milka się starzeje. Niestety już jest staruszką. Czemu ty czyścisz? Mamy pokojówkę. Nie wstało dziecko? O, patrz, już wstało właśnie. Czekaj. Ona by chciała siku. No to weź ją może połaskocz. Bo też jej zabawy brakuje. I to podrzucę jej chwilę. A ty coś byś chciała? Ty chciałabyś siusiu i się umyć. W ogóle Jasmine powinna już się wyprowadzić. Znaczy, Angelika coś po nią nie przychodzi. Chyba ją zabierze... Wiedziałam, że tak będzie. Chyba ją zabierze na weekend. Tak myślę, w końcu. Niech się trochę zajmie swoim dzieckiem. No już! Po to te krzyki? A to nasza złodziejka gazet. Stój! Carmen. Carmen kradnie Damianowi gazety. W ogóle zmieniła fryzurę, zobaczcie. No, widzę, że troszkę się zmieniło u niej w życiu. Tak naprawdę to wywaliłam... włosy z gry, dlatego jej się fryzura zmieniła. Ale mniejsza o to. Po prostu była u fryzjera. I teraz kradnie Damianowi gazety za to, co jej zrobił. Chociaż Damian i tak nie czyta tej gazety. Dobra, ty też mogłabyś sobie siku zrobić, albo wiesz co, wykąpiamy cię. Prosi o uwagę. No kochanie, przecież ja się cały czas tą zajmuję. Gdzie trzeba jej właśnie pospełniać te pragnienia. Ona by chciała charyzmę, kreatywność i logikę. Żeby była zadowolona przed swoimi rodzinami. A ty co, ciśniesz to ty chcesz? Gra w cenie co najmniej 600 simoleonów. Mhm. Ona to ma zachcianki. Ty zarobić, ciekawe gdzie ty zarobisz. Stolik w cenie 500, a gdzie ja mam ci ten stolik wsadzić? Możesz mi powiedzieć. Czy ty opróżniasz nocniczki dzieci? Bo ja nie wiem w sumie. O, ty się tam bawisz, super, bo tobie brakuje. Ty też byś, ty byś chciała siku. No dobra, to jak skończysz, to siusiaj. A my się zajmiemy tą małą. Niestety nie mogę jej dać mleka mądrości, bo... Anna ma za niski pasek aspiracji. Damian by mógł to zrobić, ale Damian jest w pracy. Także tak. A tutaj ja. Cie. Może ci już wystarczy, co? Ledwo zipiesz. Ile ci brakuje? Tak jakby już końcówka, to może wybij ten punkt. A ty... Aha, ty się też chcesz wykąpać. No dobrze. Ty się wykąp. No super. Świetnie wyglądasz, mam nadzieję, że ciebie to cieszy. Co ty chcesz znowu? Rzeźbę. Przecież w ogóle widzieliście te rzeźby, co ona nam tutaj nastawiała? O, tutaj jedną stawiła. W ogóle nie wiem, co to ma przedstawiać. Ale okej, taki ma widzimisię. A przed domem co zrobiła? Jakieś fontanny tutaj, kurde, nastawiała. Już pomijam, że tutaj jest syf. A jeszcze sobie zażyczyła taki samochód, spójrzcie. Bo ona musi mieć czym jeździć, moi drodzy, na spotkania z koleżankami. Tak. No dajmy na pieniądze, więc dla niego to nie problem. Spełnić życzenie swojej kobiety. Panie sprzątaczka, pan by posprzątał tutaj. W końcu. Bo zaraz powie, że musi iść do domu i zostawi mi ten bajzel. Już skończyłaś? Świetnie. Co? To nie twoje łóżko. Przestań. Weź to dziecko. Ucz ją chodzić, bo... W końcu... W końcu się nie nauczy i co będzie. Jakie masz relacje z nimi? Dobra. Dziewczynko, mi też zmieniły fryzury, bo właśnie wywaliłam tamte i... Muszę je z powrotem znaleźć. Już mam taki problem z tymi fryzurami, że mam taki wielki folder i tam są... Tam jest naprawdę dużo. Co to za Celina znowu? To jest nasza pokojówka? Nie. Kim jest ta Celina?
Ostatnio sobie w naszym jacuzzi siedziałam. Wiecie co? Ten garaż się na mnie zamyka, tak trochę chyba przez to. A teraz to nie chcę w ogóle. Nie żeby mi to przeszkadzało jakoś, ale chyba tu są drzwi. Jak je dam tu? Tak, to też kupiła Jessica. To też Jessica kupiła właśnie u Balbiny. Więc też wystawiliśmy na ogród. No i co, nadal się nie zamyka? No to w czym tkwi problem? Ja tu drzwi specjalnie usunęłam, a to dalej. Dobra, niech na razie tak będzie. Będę się tym martwiła później. Okej. O, już umie chodzić. No i git. Super, wszystko umie. To niech teraz sobie coś robi. Angelika będzie zadowolona, co to jest? Puste pragnienie? Nic nie chcę? Dobra. No to teraz możesz, wiesz co, się pobawić, ty. Znaczy pobawić. Odpocząć chwilę, idź sobie coś obejrzyj, bo obejrzyj sobie coś. Niech ci się podniesie ta rozrywka. Wiem, że jesteś zmęczona, ale musisz jeszcze wytrwać, aż Damian wróci. O, rachunki? No tak, zapomniałam. To najpierw rachunki, czekaj. Kurczę, bele. Tak nie może być. Jak się Damian dowie, że nie płacisz rachunków... Weź to wyrzuć. Wiem, że to nie twoja działka, ale zanim ta pokojówka... Jaka synchronizacja. I chodź teraz na telewizor. No siema, siema, kimkolwiek jesteś. Boże, on mi posprząta te talerze? Ludor, czarownik. Ciekawe, czy on naprawdę jest czarownikiem. No nie powiem, no. Salon w jaśniejszych kolorach wygląda całkiem pozytywnie. Weź sobie coś. Kanał smakoszy na przykład. Rozwijaj się, kobietą. Zobacz, jakie też małe umiejętności. Ten znowu coś zarobił. Masakra z nim. Ja tu się staram, żeby wydawał pieniądze, żebyśmy nie mieli tylu, bo po co nam tyle hajsu? A ten przynosi jeszcze więcej. No wiedziałam, że tak będzie i nie posprzątał tych talerzy. No i wiedziałam, że tak będzie. Anna, musisz to posprzątać, bo nikt tego nie zrobi za ciebie. Przykro mi. Carmen na pewno tego nie zrobi. Jak widać, ona ma inne zajęcia, sobie dmucha bańki. O, Karaluchy? To już zadzwoń po usługi. Witam, picie do roboty teraz. W ogóle to usunę, bo mi to... Tak. Super. A ty sobie weź prysznic po pracy. On zawsze z tej pracy przychodzi taki brudny. Weź sobie... No właśnie, no. Kąpel z bąbelkami ci się marzy? No dobra. Nie będę taka wredna. Miej coś z tego życia, a nie tylko hajs zarabiasz. No dobra. Posprzątaj. Diana urodziny już jutro, tak. Wiem o tym. Zrobimy jej urodzinki już jutro. To napełnij jeszcze miseczkę i możesz... ...się zdrzemnąć. Damian się zajmie dziećmi. Jak tylko weźmie kąpiel. One są głodne. Więc tak. Weź butelkę dla Diana. Weź butelkę dla Jasmine. A ty? Tato ma życie, co? Nie, no po prostu żyć nie umierać.
pełnia szczęścia. Dobra. Niech ona idzie może do toalety, nie żeby coś, może ją toaleta nie interesuje. Skorzystaj. O, akurat czas. Napadła ze zmęczenia. To jutro, kochani, impreza w sumie. W takim razie ten... Chyba... No to Angelika zabierze małą po urodzinach. Chociaż chciałam, żeby Jasmine miała urodzinki ten... u nas, bo ostatnio miała u Angeliki, więc teraz jest kolej jakby Damiana, nie? Dobra, muszę powoli kończyć. Mam ciasto w piekarniku i wypadałoby już do niego zajrzeć. A czas odcinkowy się skończył, także tak. Ja jeszcze pomyślę. No w sumie chyba... Jasmine zostanie z nami do urodzin swoich, a potem właśnie... pójdzie do Angeliki, nie wiem, jakoś to rozwiążę. W każdym razie na razie jest z nami. No i tak, moi drodzy, ja będę kończyć. Co to by się stało, że włożyłaś dziecko do końca? Pewnie wrzeszczało i miała go dosyć. Na pewno tak było. Ja ją wyślę teraz do kuchni, niech ona sobie coś zje. Damian tutaj nakarmi dzidzie drugą. Anna odsypia, także tak, trzeba wyczyścić miskę psa i posłanie, dobra. To już wszystko później sobie zrobię. Tymczasem ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. No, jak widzicie, zaszły zmiany w życiu Damiana. Czy lepsze, czy gorsze, to już pozostawiam waszej ocenie. Dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.